Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje takie cykliczne spotkania na obszarze całego województwa, subregionalnie, tym razem jesteśmy na ziemi radomskiej i spotkanie dotyczy zachęcenia tu zgromadzonych do uruchomienia takiego myślenia przedsiębiorczego, zwłaszcza skierowane to jest do niewielkich przedsiębiorców, przetwórców żywności. To spotkanie ma taki wymiar trzech punktów. Pierwszy to podstawy teoretyczne, czyli co powinien spełniać ten, który chce produkować w sposób tradycyjny w zakresie prawnym, sanitarnym, w zakresie działalności już uporządkowanej gospodarczej. Drugi wymiar to pokazanie przez praktyków, którzy uzyskali sukces w produkcji produktów tradycyjnych. No i trzeci wymiar oczywiście ci rolnicy, którzy przyjechali, aby podpatrzeć, zobaczyć, jak można w najbliższym okresie czasu uzyskać status gospodarstwa małego, ale pełnego przedsiębiorczości i produkującego na lokalny rynek produkty o wysokiej jakości, produkty tradycyjne. Myślę, że to dzisiejsze szkolenie pozwoli na to, że więcej naszych rolników z małych gospodarstw i średnich gospodarstw pomyśli albo zostanie zainspirowana, żeby zająć się inną działalnością, działalnością właśnie w ramach MOL-a, działalnością bądź przedsiębiorczością jako mały przedsiębiorca. Wdrażamy system zwany MOL w skrócie, czyli małą, lokalną, ograniczony sposób wytwarzania. To jest korzystając z przywileju ministra rolnictwa, z takiego rozporządzenia, które umożliwia małym producentom bezpośrednią sprzedaż swoich produktów na rynku po spełnieniu określonych wymagań. Rolnik może być jakby właścicielem do końca produktu, ponieważ pomija pośredników. W moim przypadku jest to zboże własne, hodowla własna i zarazem produkcja włącznie ze sprzedażą detaliczną. Ale korzyść jest i druga dla klienta, bo klient dostaje produkt wysokiej jakości z wiadomego źródła pochodzenia, z możliwością korzystania z tego produktu jako produkt tradycyjny, z wysokiej jakości produktem. Lokalna grupa działania razem dla Radomki od 2009 roku rozpoczęła pracę nad wypromowaniem znaczących produktów, które mogły uzyskać tytuł produktu tradycyjnego, regionalnego na obszarze naszego działania. Jako pierwsza taki tytuł uzyskała papryka, papryka przytycka. To jest tak, kiełbaska staropolska, to jest sama szyneczka wieprzowa, ręcznie krojona nożem, ona jest z gorczycą i z kolendrą, jest kiełbasa wiejska pieczona, to jest czysto wieprzowa kiełbasa, jest tylko kiełbasa pieczona na olchowym drzewie, kiełbasa jest w ogóle nieparzona, podstawowe przyprawy, pieprz, sól, czosnek, mamy pasztecik wieprzowy z warzywkami taki, tak delikatny, nie za ostry pasztet. I mamy jeszcze kaszaneczkę z kawałkami wątróbki w farszu. To jest jako kaszanka wiejska zarejestrowana. Mała rodzinna firma, produkujemy wyroby tradycyjne, regionalne. Wszystko jest bez chemii, bez żadnych konserwantów robione, tylko na naturalnych przyprawach. Specjalizujemy się też w takich daniach staropolskich, dawnych. A dzisiaj mamy kapustkę z grochem. I mamy pierogi pieczone, które nauczyłyśmy się już, zapamiętałyśmy, jak mamy nasze piekły babcie. I ciasto jest drożdżowe, troszkę podsłodzone, a farsz jest z kapusty kiszonej i z dodatkiem pieczarek. Bardzo dobry jest nasz chlebek, taki zwykły pszennożytni, gdzie jego się sprzedaje bardzo dużo i ma bardzo dobrą opinię wśród klientów, ale między innymi i produkujemy nowości, takie chleby specjalistyczne,
za które dostaliśmy już 3 lata z rzędu, dostajemy nagrody. Między innymi jest chleb bez drożdży. Z tego powodu, że część ludzi teraz ostatnio ma uczulenie na drożdże, więc wyszliśmy naprzeciw konsumentom i wyprodukowaliśmy pieczywo, które jest bez drożdży na naturalnych fermentacjach. Nam zależy ogromnie na tym, żeby Mazowsze było rozpoznawalne poprzez swoje produkty, te, które już są zarejestrowane w Brukseli jako produkty chronionym w znaczeniu geograficznym, na przykład jabłka grójeckie czy miód kurpioski. To są dwa nasze sztandarowe produkty w tej chwili. Szukamy następnych i cały czas szukamy. I to jest właśnie to, czym się zajmujemy, co nas tutaj też sprowadza. Bo wszędzie tam, gdzie są tradycje, gdzie one jeszcze są do uchronienia przed zapomnieniem, to wszędzie tam chcielibyśmy być.